Siema, wyskoczyłem sobie na spacerek. Niby teren zamknięty, ale znalazłem potajemne przejście. Może troszeczkę tutaj szumieć, ponieważ po drugiej stronie jest niewielki wodospad, ale ja lubię tutaj przebywać. Szum wody mnie uspokaja. Słuchajcie, sąsiad Italiano dostał opierdziel. Póki co drzwi zamknięte. Czasami przechodzę, czuję, że coś smaży, troszeczkę słyszę, że coś strzela, ale drzwi nadal są zamknięte, czyli opierdziel pomógł. Powiem wam, tutaj rzekę tak przerobili, że zamykają śluzę i woda leci sobie tędy i tutaj trenują na desce surfingowej. Pływają pod prąd. Może kiedyś dla was to nagram, ale dzisiaj taki temat: jaki tok myślenia ma większość rodowitych Niemców? Słuchajcie, koleś ma 43 lata, pracuje od 18 roku życia, czyli prawie 25 lat. Ostatnie kilka miesięcy zachorował, kręgosłup, jakiś dysk wyskakuje, zastrzyki, masaże. Był kilka miesięcy na chorobowym. Pracodawca go zwolnił. Tutaj w Niemczech się pracuje, a nie negusuje. Siedział dalej na chorobowym, płacone 70%. Po kilku miesiącach mu się troszeczkę poprawiło z tym kręgosłupem. Stwierdził, on nie chce być na chorobowym, on idzie na bezrobocie, gdzie płacą 60%. Czyli 10% mniej niż na chorobowym. Mówię, dlaczego nie siedzisz na chorobowym? Bo już się lepiej czuję. Mówię, tak ci spieszno do pracy? Daj temu kręgosłupowi troszeczkę odpocząć. Nie, 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 wszystko w porządku. 2 lata temu kupił sobie kawalerkę na raty. Trzeba spłacać. Teraz kaski ma troszeczkę mniej. Słuchajcie, posiedział chyba na tym bezrobociu z 2 tygodnie, mówi: hura, znalazłem sobie pracę. Mówię: jaką pracę? Na magazynie. Gdzie? W Kauflandzie. Mówię: z twoim kręgosłupem, człowieku, co ty wymyślasz? Dam radę, już się czuję dobrze. Zrezygnował z bezrobocia, poszedł do pracy, rzucili go na magazyn z napojami, zgrzeweczki, skrzyneczki. Porobił tydzień, kręgosłup szlak trafił. Wylądował znowu u lekarza. Siedzi dalej na chorobowym teraz. Słuchajcie, musi spłacać raty. Był kilka tygodni na bezrobociu. Minęły od tego czasu chyba w tej chwili 2 miesiące. Do dzisiaj nie dostał pieniędzy z bezrobocia. No i teraz biega po znajomych, pożycza kasę, ponieważ nie ma na bieżąco przelewów. Niedawno poszedł znowu na chorobowe, także zanim kasa chorych tutaj coś naliczy, też trochę potrwa. Okazało się, że gość przepracował 25 lat i nie ma żadnych oszczędności. Słuchajcie, większość Niemców tutaj nie ma oszczędności. Z kim bym nie gadał, cienko piszczy. Teraz przeszedł na rentę, tylko 60% płatne. Jak samochód się popsuje albo coś wyskoczy, on nie ma oszczędności. Nie wiem, jak oni żyją. Mówię do niego: słuchaj, pracowałeś 25 lat. Gdybyś co miesiąc sobie chociaż 100 euro odłożył, mówię, przez 25 lat miałbyś teraz 30 tysięcy euro w gotówce. No tak, ale byłem głupi. Jakbyś 50 euro odkładał, to byś miał 15 tysięcy euro w gotówce. Spokojnie by sobie rok oszczędnie przeżył bez martwienia. A on do mnie mówi: myślisz, że tak łatwo jest tutaj w Niemczech pieniądze odłożyć? Słuchajcie, pomyślałem sobie: za chwileczkę szlak mnie trafi.
ale codziennie biegnie, kupuje paczkę Lucky Strike za 8 euro, czyli w miesiącu przepala 250. Ja też popalam, ale ja sobie fajeczki nabijam. Więc mówię do niego, dlaczego nie nabijasz fajek z tytoniu? Palenie będzie cię kosztowało miesięcznie 70 euro, a nie 250. 180 zostanie ci w kieszeni. Posłuchał. Słuchajcie, kupił maszynkę, nabija, mówi, to jest super sprawa. Teraz zostają mi pieniądze. Ale myślicie, że te pieniądze sobie odkłada? Nie. Teraz zaczął sobie chodzić obiady, kupować gdzieś u Turka, gdzieś do restauracji, ponieważ kaska mu zostaje. Stwierdził, że nie chce mu się gotować. Wcześniej gotował w chacie, kiedy palił jeszcze normalne papierosy. I powiedzcie mi, jak z takimi głąbami dojść tutaj do ładu? Ja wam powiem, jestem tutaj sam w Niemczech, jak kilku stówek euro miesięcznie nie odłożę, to jestem po prostu chory. Jestem obcokrajowcem w obcym kraju, a typowy Niemiec, tak jak wam mówię, znam wielu takich, a w jakim syfie oni czasami mieszkają, w jakim brudzie, to wam się po prostu w pale nie mieści. Pozdrawiam was serdecznie.